Teatr Lalkowy Miszmasz, działający przy Centrum Kultury Teatr, ma na swoim koncie sporo sukcesów i wiele premier. Ma też stałą widownię wśród najmłodszych. Dzieci i młodzież od 7 do 16 roku życia do 26 czerwca mają okazję wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez Renatę Boguską, reżyserkę spektakli dla dzieci. Jest to wyjątkowa możliwość poznania pracy teatru lalkowego od kuchni. W trakcie warsztatów każdy uczestnik nie tylko zapozna się ze światem teatru, ale będzie miał także możliwość własnymi rękoma uczestniczyć w teatralnej zabawie lalkami. Aktor musi sam się nauczyć się składać. Dobrze jest. No, świetnie. Albo powiedzmy, że ktoś przyszedł do dentysty, jest pacjentem. Nie, znowu będzie zjadanie, coś innego musi wymyśleć. Nie, ktoś przychodzi, nie, kto jest pacjentem? Kto jest dentystą? Dentysta będzie z kamerą. Ja nie wiem, ty jesteś detektywem, czy nie? Macie do wytropienia coś, albo kogoś, tak? Albo, nie wiem, ktoś regularnie, nie wiem, napada na sklep i wyjada cukierki i tu się okaże, że to jest ten potwór. To niech będzie świnia, jak napada. No, będzie taka czysta. No, może potwór? Potwór. No. Jak masz mówię? Alan. Alan, musisz grać tutaj, żeby ta świnka z tobą porozmawiała, tak? No. Albo tam, na tym drugim końcu, tak? I wtedy ty się obrócisz, nie tak, tylko tak. Tam będziesz patrzył, albo tutaj będziesz patrzył, tak? Czekaj. Jeżeli aktor gra dwiema lalkami, bo czasem tak się zdarza, no to co, żebyśmy wiedzieli, która z nich mówi, no to musi troszeczkę głos jeszcze zmieniać, nie? Jedna musi mówić troszkę grubszym głosem, druga troszkę cieńszym, tak? No powiedzmy, no właśnie, jedna mówi basem, tak? O, ale nadal cieńko. Nie. To jeszcze śmieszne. Jest, nie dołoży do tego, że... A ja to łożę cukierka. Ale kto to powiedział? No, nie było widać świnka. Powiedziałam, to zacząłem rynkiem wróżeń dopiero. Oto jest zagadka. Co mamy tu robić? Bo się nudzę. Dużo rzeczy. A gdzie jest tu jakiś sklep?